Witajcie w kolejnym odcinku z kariery menadżera w FIFA 23. Dzisiejszy odcinek rozpoczynamy od bardzo ważnego starcia, ponieważ wkraczamy w fazę grupową Ligi Mistrzów i przed nami starcie domowe z Atletico Madryt. Weźmiemy sobie udział w tej konferencji przedmeczowej, żeby nastroje w drużynie przed tym spotkaniem były jak najlepsze, no bo chcielibyśmy dobrze tą fazę grupową rozpocząć. Musimy wierzyć w siebie i widać, że bardzo spodobała się drużynie ta odpowiedź. Odrzuciliście ofertę Atletico Madryt. Czy tak? Bąk jest o wiele więcej wart. Odpowiadamy w ten sposób. I pytanie numer 3. Czy zaczniecie od wygranej? Musimy zachować koncentrację oczywiście. Zespół jest bardzo zadowolony, zmobilizowany. No i ten mecz zrobimy sobie akurat na symulacji szybkiej. W zeszłym sezonie zaczęliśmy fazę grupową od symulacji rozbudowanej, ale myślę, że teraz nie ma potrzeby robić czegoś takiego. Symulacje rozbudowane zostawimy sobie na fazę pucharową. Ja tylko zerkam jeszcze jak forma naszych zawodników, bo niestety niektórzy są w słabej. Między innymi w słabej jest Malinowski. Jeśli chodzi w ogóle o naszych bramkarzy, to zdecydowałem, że to właśnie forma będzie w tym momencie takim głównym wyznacznikiem tego, kto gra w pierwszym składzie. Nie udało nam się niestety Malinowskiego wypożyczyć. No a to oznacza, że pomiędzy Malinowskim a Ter Stegenem będzie teraz rywalizacja o to miejsce pomiędzy słupkami. No ale Ter Stegen jest w tym momencie w lepszej formie, więc jak na razie on tą rywalizację wygrywa. W bardzo dobrej formie jest Majer, w dobrej jest Ter Stegen między innymi właśnie i wielu innych zawodników pierwszego składu. Więc przechodzimy sobie już do tego spotkania. No i tak jak mówiłem, mam nadzieję, że zaczniemy naprawdę dobrze tą fazę grupową, żeby później mieć troszkę więcej spokoju po prostu. Bella Kochap tutaj. Tutaj byśmy dali, myślę, Martela. No oni co prawda mają minusy, no ale niestety Lukeba i Saliba są troszkę zmęczeni. Za Militao mógłby tutaj wejść Dumfries. I czy coś jeszcze? Reszta jest raczej w dobrej kondycji. Odrobinkę może zmęczony Majer. Natomiast nie mamy za bardzo kogo dać za niego, no bo zmęczony jest też Bąk. Więc myślę, że dokładnie takim składem sobie wyjdziemy na to spotkanie. Więc troszeczkę przebudowana defensywa na ten mecz, ale mam nadzieję, że ona sobie mimo wszystko poradzi. Widzimy w składzie Atletico Madryt Aleksandro Poulosa, naszego byłego piłkarza. No i zobaczymy, jak sobie w tym starciu poradzi. Więc przechodzimy do szybkiej symulacji i w tym meczu, no niestety, przegrywamy. No to jest niedobra wiadomość. Tomas strzela w 65 minucie. 2-1. Statystyki zbliżone, no trochę lepsze po stronie Atletico. No liczyłem na pewno na lepszy mecz w naszym wykonaniu. Przede wszystkim na co najmniej punkt wywieziony po tym meczu. No ale to się nie udaje. Natomiast jest to pierwsze spotkanie, dopiero fazy grupowej, więc jak na razie mimo wszystko na spokojnie. No ale jeśli przegramy drugi mecz, no to zrobi się już nieciekawie. Natomiast na razie jeszcze zachowujemy oczywiście spokój. Oferta wypożyczenia Richtera dwuletnia do Empoli. Myślę, że spokojnie możemy to zaakceptować, więc tak też robimy. Cieszy się Varane, że został wystawiony na sprzedaż. Dobrze, że się zgadzamy. Ja to zrobiłem przed odcinkiem, bo spostrzegłem w pewnym momencie, że wcześniej nie wystawiłem go na listę transferową. No a chciałem to zrobić tak naprawdę, no bo on już nam się po prostu nie przyda. Tutaj oczywiście negocjujemy tak jak zwykle to wypożyczenie i przechodzimy sobie do spotkania z Freiburgiem. Jeśli chodzi o tabelę Bundesligi, no to jesteśmy na miejscu drugim po dopiero 4 kolejkach, 3 zwycięstwa, 1 remis, więc obok Borussii Dortmund jesteśmy jedyną drużyną, która jeszcze nie przegrała meczu, no a Borussia jak na razie z kompletem zwycięstw. Mam nadzieję, że ten mecz będzie dla nas udany. Po porażce z Atletico Madryt teraz dobrze by było zwyciężyć. I teraz tak, tutaj dostałby szansę, myślę, Pellegrini. Za Aslaniego Martel, no bo Aslani troszkę zmęczony. W ogóle zobaczmy, jak nasi środkowi obrońcy by się spisali na tej pozycji. Saliba jak najbardziej może być defensywnym pomocnikiem. A Lukeba? Lukeba ma minus 1. Dobra, niech zagra tutaj Saliba więc na tej pozycji. A tu na środek obrony, no chyba Martel powinien tutaj zostać. Więc takim składem wychodzimy. Za Aninga jest kogo dać? No nie za bardzo. Dobra. Więc wyjdźmy dokładnie taką jedenastką, chociaż widzę, że jeszcze Wawrzyniak jest trochę zmęczony. Może Tymon Bąk by tam zagrał. Dokładnie. To będzie najlepsze rozwiązanie. Więc takim oto składem wychodzimy na Freiburg. No i liczę tutaj na zwycięstwo. Pewne zwycięstwo. Ale to jest kolejna porażka. I co to jest? Coś, czego się nie spodziewałem. Szczerze, siadając do tego odcinka, myślałem, że to będzie bardzo przyjemny odcinek, dużo zwycięstw i tak dalej, bo w ostatnim ta forma wyglądała dobrze. Ja wiem, że to jest dopiero początek sezonu,
ale zaczęliśmy go naprawdę fajnymi spotkaniami. I nagle coś się sypie. A z jakiego powodu? Nie mam bladego pojęcia, bo skład mamy przepotężny w tym momencie tak naprawdę. A dalej coś tutaj nie działa, w sensie dalej, no tak jakby zaczęło dopiero nie działać, bo tak naprawdę wyglądało to dobrze jeszcze w ostatnim odcinku. Miejmy nadzieję, że te dwie porażki, no to jest tylko drobny wypadek przy pracy, a nie jakiś kryzys. Więc przechodzimy sobie tutaj jeszcze do wiadomości na czacie. Okej, dobrze sobie radzisz, Saliba. No cóż, zobaczymy. Jeśli dalej będzie nam szło kiepsko, to będzie trzeba myśleć powoli o jakichś zmianach, może taktycznych, czy też jeśli chodzi o formację. Mamy ciekawą ofertę z Zagłębia Lubin. Czy możemy dla niego dostać więcej? Nie mamy tutaj podpowiedzi asystenta za bardzo, więc my się na to chyba po prostu zgodzimy, bo wydaje mi się, że to jest całkiem dobra oferta. Dobra, więc przechodzimy dalej i czekamy na spotkanie u siebie z Wolfsburgiem. Mamy też ofertę transferu Varana do Stade Rennes. Myślę, że bardzo ciekawy kierunek. Wróciłby do swojego kraju. 5,5 miliona. 6 milionów podpowiada nam asystent, że moglibyśmy dostać. Spróbujmy troszeczkę wynegocjować. Zacznijmy od 7, ale jak dadzą te 5,5 ostatecznie, nie będą chcieli dać więcej, to ja i tak się na to zgodzę. Tutaj natomiast mamy zmianę pozycji na prawego skrzydłowego u Wawrzyniaka, więc to robimy, bo on teraz będzie grał głównie na prawym skrzydle. I w jakim kierunku byśmy poszli? Myślę, że fałszywy skrzydłowy, żeby poprawić strzelanie, więc tak to ustawiamy i lecimy sobie dalej. Tak jest, jeszcze 3 dni do spotkania z Wolfsburgiem, mamy też scenkę, zobaczmy o co chodzi. No to jest wypożyczenie jednego z naszych piłkarzy, czyli Richtera do Empoli, 2-letnie wypożyczenie. Więc to już jest oficjalnie dogadane. Zerkamy jeszcze do wiadomości, żeby tutaj potwierdzenie odebrać. I lecimy dalej do tego spotkania z Wolfsburgiem. Czy będą jeszcze jakieś wiadomości? Nie ma wiadomości. Więc przechodzimy sobie do konferencji, no żeby zmobilizować nasz zespół do jak najlepszej gry. Pytanie o Salibę. No bez minut na murawie nie odzyska blasku. Zawsze to odpowiadamy, bo to jest chyba najlepsza odpowiedź do tego typu pytań. Trzeba więcej koncentracji oczywiście, zespół jest bardzo zadowolony już w tym momencie. Zerkniemy sobie jeszcze na formę oczywiście. Biorę całą winę na siebie za te słabsze wyniki ostatnie. No i zerknijmy właśnie na formę zawodników, bo obawiam się, że tam może być niezbyt ciekawie z tą formą. Tak więc przechodzimy sobie tutaj do zespołu i właśnie formą ustawiamy. No w dobrej formie jest tylko Maier i Bong, ale w słabej formie zawodników w ogóle tutaj nie mamy. A nie, są jednak zawodnicy w słabej formie. To czemu mi to źle segreguje? Może musimy przyjść tutaj do rozwoju? Okej. Więc jednak są zawodnicy w słabej formie i to całkiem sporo. Saliba jest w słabej, jeśli chodzi o zawodników pierwszego składu. W dosyć kiepskiej jest Militao, więc to weźmiemy pod uwagę. I dużo zawodników z ławki też jest w kiepskiej. Przede wszystkim Pellegrini i Martel. Dobra, więc przechodzimy sobie do tego spotkania i postaramy się to jak najlepiej, jak najsensowniej poukładać. Więc tak, Salibę byśmy chcieli zdjąć, tylko kto ma za niego wejść? No chyba Bella Kotchap tutaj, najlepsza opcja. Militao też jest w średniej formie, niech wyjdzie Dumfries w takim razie. Damy szansę trochę słabszym piłkarzom, jeśli chodzi o ocenę ogólną, no ale mam nadzieję, że to zadziała. Czy jeszcze coś chcemy zmieniać? Chyba nie. Resztę sobie już zostawimy w ten sposób, tak więc przechodzimy do tego meczu z Wolfsburgiem. Trudna drużyna, oni mają naprawdę niezłych piłkarzy. No ale po dwóch porażkach, tak dobrym składem, chyba powinniśmy w końcu coś wygrać. Bo jeśli znowu przegramy albo zremisujemy, to będzie naprawdę źle. No ale na szczęście nie jest źle, bo wygrywamy 3-1. Strzela Wawrzyniak, Pellegrini i Maier. Miretti dostaje niestety żółtą kartkę, ale ogólnie drużyna spisała się nieźle, choć Ter Stegen znowu bez czystego konta. No ale to nie jest najistotniejsze. No teraz przed nami starcie w Lidze Mistrzów i to będzie bardzo ważny mecz, bo jeśli z Benficą nam nie wyjdzie, no to naprawdę zaczniemy się bardzo poważnie martwić. Zobaczmy jak sytuacja w Bundeslidze. No jesteśmy wciąż na drugim miejscu, ale co robi Borussia, to jest po prostu szok, bo oni wygrywają wszystkie swoje spotkania. Nie było jeszcze ani jednego remisu i ani jednej porażki w ich wykonaniu, więc tutaj uciekli nam trochę, ale to jest w dalszym ciągu początek sezonu, więc na spokojnie do tego podchodzimy. Oferta wypożyczenia Malinowskiego w końcu się pojawiła z Interu Mediolan. I szczerze myślę, że to jest najlepsza opcja, żeby właśnie z tego skorzystać, żeby on jeszcze na pół roku tam poszedł. Ja chcę, żeby to było krótkie wypożyczenie, żeby on w styczniu na to wypożyczenie poszedł, do końca sezonu tam pograł, a potem już będzie naszym pierwszym wyborem, bez dwóch zdań.
Więc tak to robimy, natomiast myślę, że do stycznia dostanie on też kilka szans u nas jeszcze. Nie będzie ich może jakoś dużo, ale troszkę będzie. Dogadana sprzedaż 5,5 miliona, nie udało się wywalczyć niczego więcej, tak więc ja to akceptuję, tak jak już mówiłem. No i mam nadzieję, że Varane tutaj się dogada ze swoim nowym zespołem, który prawdopodobnie będzie już jego ostatnim przystankiem w tej długiej, no i bogatej karierze. Oczywiście jak zwykle bierzemy udział w konferencji. Koncentracja na kolejnym meczu, jak zwykle. Pytanie numer 2. Czy wasi zawodnicy nie zlekceważą rywali? Moja drużyna zawsze gra swoje. Również zadowolona drużyna z tej odpowiedzi. I pytanie numer 3. No biorę winę na siebie oczywiście, jak zwykle. Zerkamy jeszcze standardowo na formę naszych piłkarzy, ale myślę, że troszeczkę tutaj się sytuacja poprawiła po ostatnim zwycięstwie, dosyć pewnym, więc powinno być tutaj teraz lepiej, chociaż widzimy, że wciąż paru zawodników jest w kiepskiej formie. No nie wiem, co zrobić z tym Salibą, szczerze mówiąc, no bo to jest jednak fantastyczny piłkarz, jeśli chodzi o jego umiejętności. Zaufać mu czy nie? Trudna decyzja, będziemy o tym za chwilę myśleć. W dobrej formie jest paru podstawowych zawodników, ok. Więc przechodzimy do starcia wyjazdowego z Benficą. Benfica przegrała swój pierwszy mecz, więc liczę na to, że kolejny też przegra, jakkolwiek to nie brzmi. Dobrze, więc tak, troszeczkę zmęczenia w szeregach niestety jest. Bąk mógłby wejść za Majera, ale nie wiem, czy chce to zrobić. Kondycja 90, tutaj 91, dobra, więc za Majera niech wejdzie sobie tutaj Bąk. Środek pomocy zostawimy taki, jaki jest. Lukeba lekko zmęczony i Anning trochę zmęczony, ale nie za bardzo mamy kogo wprowadzić za niego. Dumfries też lekko zmęczony, więc Anning musi tutaj zagrać. Za Lukebę może Bella Kochap. Myślę, że to jest dobry wybór. Saliba wiem, że jest w słabej formie, ale jest wypoczęty. Nie chcę tutaj ryzykować Martela, szczerze mówiąc. Więc zostawiłbym to w ten sposób. Wychodzimy takim oto składem. Niewiele zmian, bo jedynie Bella Kochap za Lukebę i Bąk za Majera. Więc mam nadzieję, że sobie poradzimy, bo tutaj remis czy porażka byłyby już naprawdę problematyczne. A jeśli wygramy, no to myślę, że będziemy na dobrej drodze. W tym meczu wygrywamy. Kamień z serca spadł, można powiedzieć. Dwie bramki strzela Miretti, no i naprawdę świetne spotkanie. Czyste konto Ter Stegena, 10-0 ocena Mirettiego. No i ogólnie bardzo dobry występ naszego zespołu, tak uważam. No i przechodzimy sobie spokojnie dalej, więc te dwie porażki, które zaliczyliśmy, jedna w Lidze Mistrzów i jedna w Lidze, no tak jak myślałem, prawdopodobnie były tylko wypadkiem przy pracy. Mam nadzieję, że tak będzie, no ale oczywiście musimy zachowywać koncentrację, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kolejnych spotkaniach. Dogadane wypożyczenie Beka, więc akceptujemy to wypożyczenie na krótki okres, no i przechodzimy sobie dalej. A na horyzoncie widzimy już starcie z Schalke 04. Mamy też końcowe raporty. Nie mówiłem wam o tym, ale widziałem w komentarzach prośby o to, żeby sprawdzić naszych byłych zawodników, naszych wychowanków, jak oni sobie radzą, gdzie ta ich kariera w tym momencie jest, więc paru takich zawodników postanowiłem sprawdzić. Justus Kechler to jest nasz były napastnik, nasz wychowanek i on gra w Clermont Foot, czyli w klubie, do którego go chyba sprzedawaliśmy, jeśli dobrze kojarzę. Ocena 74, więc chyba minimalnie się rozwinął, ale nie jakoś mocno, więc ten jego potencjał, jak się okazało, nie był aż taki duży. Mamy Mateusza Malinowskiego, jednego z najbardziej utalentowanych naszych wychowanków, sprzedany do Sampdorii przez to, że no przestał się u nas rozwijać. Poza tym bardzo kiepską formę prezentował. No i postanowiliśmy się z nim po prostu rozstać. Tam również niestety się za bardzo nie rozwija, bo wciąż ta ocena ogólna nie jest jakaś imponująca. Mamy Bartelsa, 30-letniego już teraz bramkarza, który gra w Pauli. Ocena 71, więc dokładnie taka, jaką miał, gdy od nas odchodził, jeśli dobrze kojarzę. No a odszedł od nas już dosyć dawno. Natomiast na początku tej kariery przez 2 albo 3 pierwsze sezony był naszym pierwszym bramkarzem. No i był naprawdę mocnym elementem zespołu. Przechodzimy dalej. Hollerbach, no myślę, że jego akurat kojarzy większość z was, bo to był nasz pierwszy transfer, jeśli dobrze kojarzę. No i świetny napastnik, który naprawdę przez kilka sezonów dawał nam naprawdę dużo. Był kluczowym elementem zespołu, można powiedzieć, w tej chwili w Bodo Klimt. I myślę, że to jest właśnie ten zespół, do którego go sprzedawaliśmy, jeśli dobrze kojarzę. Ocena 74, chyba taką miał, gdy od nas odchodził. No i mam nadzieję, że radzi sobie tam dobrze. Janis Graf. To jest ostatni piłkarz,
z naszego pierwszego wyjściowego składu, który był na samym początku tej kariery, który od nas odszedł. On odszedł najpóźniej, bardzo długo był w tej drużynie. Nie pamiętam, kiedy odszedł dokładnie, ale pewnie jakieś 5 sezonów, czy może 6 sezonów on tutaj z nami był. W tej chwili gra w Darmstadt, jak widzicie, ocena 67, no już 31 lat. Na początku to był młody zawodnik, więc no czas leci, jak widzimy. No i mamy jeszcze Eliasa Meyera, 34-latka, który gra w Lechu Poznań i pewnie jest tam całkiem mocną postacią. To był nasz pierwszy kapitan. Gdy zaczęliśmy tą karierę, to on był właśnie naszym kapitanem i przez pierwszy sezon jedną z kluczowych postaci. Więc taki drobny powrót do przeszłości sobie zrobiliśmy, sprawdziliśmy tych naszych dawnych zawodników, jak wyglądają. No i teraz możemy sobie już po prostu przejść dalej. Mamy dogadane wypożyczenie Malinowskiego i to jest krótkie, tak jest, świetnie, więc mam nadzieję, że on sam z Interem też się dogada i że pójdzie na to krótkie wypożyczenie, bo to będzie najlepsza zdecydowanie opcja dla jego kariery. A teraz my przechodzimy do starcia z Schalke. Widzimy, że zmęczony jest jedynie Aslani, więc tutaj bym postawił na Salibę. Co prawda ma tutaj minus 1, więc może... Kto ewentualnie mógłby tutaj zagrać? Kamavinga w sumie mógłby zagrać jako defensywny pomocnik, myślę, z powodzeniem. Tak jest. A tutaj by dostał szansę... No właśnie kto? Lemar czy Pellegrini? Pellegrini chyba. A na obronie zostanie Saliba. No i skład wygląda świetnie. Więc myślę, że dokładnie tak sobie to ustawimy. No i bardzo mocną i wypoczętą jedenastkę wysyłamy przeciwko Schalke, czyli jednemu z... ze słabszych tak naprawdę zespołów w tabeli. Mam nadzieję, że spokojnie to wygramy. Potrzebujemy zwycięstw w tym momencie bardzo. No i wygrywamy, choć starcie nie było łatwe. Strzela Maier i strzela Miretti, który ostatnio daje nam naprawdę sporo bramek, co jest odmianą, bo raczej w poprzednich sezonach nie strzelał zbyt często. Całkiem wysokie oceny, niestety 2 żółte kartki. Ostatnio sporo tych żółtych kartek łapią nasi zawodnicy, no ale najważniejsze są 3 punkty i z tego oczywiście jestem zadowolony. Za chwilę zobaczymy, jak to wygląda w tabeli w tym momencie. Tak więc przejdźmy sobie tutaj. No i Borussia wciąż wygrywa mecze, no ale będzie szansa, że przegra najbliższe spotkanie i dla nas to jest bardzo, bardzo istotne, żeby to starcie na szczycie tabeli wygrać. Musimy to wygrać i zrobimy sobie ten mecz na rozbudowanej symulacji. Te najważniejsze mecze będziemy na rozbudowanych symulacjach robić, a Rafael Varane przechodzi do Stade Rennes za 5,5 miliona euro. No i co? No cieszymy się z tego transferu, no bo on u nas już by szans żadnych nie dostawał. No a tak to jeszcze może pogra trochę na koniec kariery. 4 200 tysięcy do budżetu transferowego dostaniemy, zawsze coś, więc dobrze się to dla nas wszystko poukładało. Tutaj mamy scenkę z wypożyczeniem, prawdopodobnie tak jest, wypożyczenie Beka na pół roku do Tuluzy, więc to jest już załatwione. Czekamy jeszcze oczywiście na potwierdzenie wypożyczenia Malinowskiego, bo to jest dla nas kluczowe w tej chwili. No ale jeszcze chwilkę sobie na to poczekamy. Dogadane wypożyczenie Borgesa na razie. 2-letnie do Lazio. Ok, więc potwierdzamy to. I lecimy sobie dalej. Przerwa reprezentacyjna teraz, więc troszeczkę na ten mecz z Borussią jeszcze poczekamy. No i mamy scenkę. Czy to jest odejście Malinowskiego? Tak jest, więc bardzo dobrze się złożyło. Przyjął tą ofertę. No i jeszcze pół roku pogra sobie w Interze. Tak więc bardzo dużo wypożyczeń w jego karierze. No ale to jest, myślę, taka typowa droga bramkarza, z którym wiążemy swoją przyszłość, ale jeszcze nie teraz. No ale to już jest jego ostatnie wypożyczenie z całą pewnością, więc zobaczymy. Zobaczymy, czy w ogóle dostanie jeszcze szansę. Ja mówiłem o tym, że dostanie pewnie szansę do stycznia jeszcze jakąś u nas, żeby zagrać. Tylko nie wiem, w jakim meczu by na niego postawić. Zobaczymy jeszcze. 2-letnie wypożyczenie naszego Brazylijczyka tutaj doszło do skutku, więc mamy potwierdzenie tego wypożyczenia i mamy jeszcze ofertę wypożyczenia Bernala do PSG. I szczerze mówiąc, zgodziłbym się tutaj na krótkie wypożyczenie. Myślę, że to by była najlepsza opcja, bo on tam się powinien fajnie rozwinąć i w przyszłym sezonie może być już dla nas naprawdę cennym zawodnikiem. Dobra, więc przechodzimy dalej do domowego starcia z Borussią Dortmund. Bardzo ważne spotkanie. Możemy się do Borussii zbliżyć na 2 punkty, jeżeli to wygramy. No ale absolutnie wygrać to starcie trzeba. Tutaj nawet remis raczej nas nie zadowoli. Chcemy czegoś więcej. I jakbyśmy to poukładali? Zespół wypoczęty, nasz najmocniejszy skład, więc myślę, że dokładnie tak sobie to zostawimy. Dobrze, więc przechodzimy sobie
do rozbudowanej symulacji i gramy przeciwko Borussii Dortmund, zdecydowanemu liderowi naszej tabeli. To jest chyba pierwszy w tym sezonie mecz, który robimy na rozbudowanej symulacji, więc po raz pierwszy będziemy widzieć w tej rozbudowanej symulacji takich piłkarzy jak Saliba czy właśnie Militao. Mam nadzieję, że pokażą nam się z dobrej strony, ale przede wszystkim, że cała drużyna pokaże się z dobrej strony i że to po prostu wygramy. Tutaj była groźna akcja Borussii, ale na szczęście bez większych problemów to przejmujemy. No i my teraz jesteśmy przy piłce. Ta akcja wygląda obiecująco. Chyba troszkę się pospieszył z tym strzałem Miretti. Na lewym skrzydle był chyba Maier i może lepiej by było, gdyby piłka trafiła do niego. Ależ teraz było groźnie. Naprawdę dobra akcja naszego zespołu, ale niestety znowu nie udało się strzelić bramki. No i niestety odebrana piłka Tomasowi. Ale bardzo dobra akcja naszego zespołu. Myślę, że zasługują na pochwałę. Tylko teraz trzeba wracać do obrony i piękna interwencja Aninga. Więc świetnie, on też tutaj na pochwałę zasługuje. Przedziera się Maier, ale tragiczne podanie Kamavingi. To co zrobił, to był po prostu kryminał. I mam nadzieję, że nie stracimy bramki przez to, że Kamavinga tam się kompletnie nie popisał. Zablokowany na szczęście strzał Kina. Więc mamy tutaj sporo szczęścia. Dobra akcja teraz naszej drużyny. Oby udało nam się to wykorzystać. No i strzelał Tomas po świetnym podaniu Maiera, ale niestety bramkarz też był na posterunku. Mamy tą piłkę w dalszym ciągu. Jest jeszcze szansa na zrobienie czegoś, ale niestety niedobrym podaniem tutaj popisał się, czy też nie popisał Saliba. Ale piękny odbiór piłki w tym momencie. Jest szansa jeszcze na zrobienie czegoś, ale znowu podanie Wawrzyniaka tym razem nie trafia do adresata. Trudne spotkanie. No i teraz jest bardzo niebezpiecznie i tracimy bramkę. Niewykorzystane okazje lubią się mścić i niestety dokładnie tak się stało. Zemściły się na nas te liczne niewykorzystane okazje. Sędzia nie dał nawet tej akcji, tutaj szkoda. Bo wydaje mi się, że gramy lepszy mecz i na razie nic nie będziemy zmieniać, bo wygląda to dobrze. No ale musimy wykorzystywać okazję. Piękny przerzut do Wawrzyniaka i nie wiem, czy to on tą piłkę tak fatalnie podawał, czy po prostu nie dotarła do niego ostatecznie. No tutaj było groźnie, z naszej strony było groźnie, bo tutaj wysoki pressing zastosowaliśmy, ale niestety znowu nic z tego nie wyszło i tutaj mnóstwo szczęścia, że to nie wpadło do siatki, bo byłoby już po prostu po nas. No słuchajcie chłopaki, trzeba się brać do gry już w tym momencie i wykorzystać okazję, ale nie możemy sobie pozwalać na to, żeby się dać złapać na spalone, no. To jest naprawdę coś, na co nie możemy sobie pozwalać. Maier prosto w ręce bramkarza, no. Niby stwarzamy sobie sytuację, ale nie wygląda to najlepiej. Podnieśmy wyżej tych naszych bocznych obrońców na tutaj CLS, tam CPS. Co jeszcze byśmy mogli zrobić? Czy ktoś jest tutaj mocno zmęczony? No powiem tak, Kamavinga. On ma średnie strzały. Chciałbym wprowadzić za niego kogoś bardziej ofensywnie usposobionego, ale chyba jeszcze nie teraz. Za Wawrzyniaka natomiast chciałbym wpuścić tutaj Bąka. Taktycznie, troszkę głębiej, odrobinkę, na razie jeszcze nie będzie tutaj dużych zmian, ale zagęszczamy na pewno ten atak bardziej. I czy uda nam się coś... Nie, no to jest niesamowite. Kamavinga znowu potwornie zawodzi. Tutaj już ruszył do piłki Maier, więc niestety ta zmiana nie dokona się od razu, ale tutaj od razu wprowadzamy Pellegriniego za Kamavingę, bo to co robi Kamavinga w tym meczu to jest jakaś porażka po prostu. On miał tyle szans na dobre podania, na asystę, na gola. No teraz musiał to wykorzystać, a jednak tego nie zrobił, więc to jest po prostu coś strasznego. No i on schodzi z boiska przy najbliższej okazji. Przejmujemy tą piłkę. No i chłopaki, szybko trzeba wyprowadzać teraz akcję. No co tutaj się dzieje? Okej, dobre podanie do Mirettiego. Jest teraz szansa. Maier. Wciąż Kamavinga na boisku swoją drogą, jeszcze nie udało się, no i dobra, odkupił swoje winy, został zmieniony i tak, no ale przynajmniej strzela bramkę, natomiast no strzelał praktycznie na pustą bramkę, więc gdyby tego nie wykorzystał, no to już by był prawdziwy kryminał. Dobra, teraz jest fajna akcja naszego zespołu, nie trafia jednak piłka do Pellegriniego, ogromna szkoda, nie możemy teraz stracić bramki, absolutnie nie możemy sobie na to teraz pozwolić, przejmiemy to, nie przejmujemy. Więc prawdopodobnie w tym meczu niestety będzie remis. Tutaj jeszcze Lemara byśmy mogli sobie wpuścić na skrzydło i on by się mógł z Mirettim w sumie zamienić. Myślę, że to będzie dobra zmiana. Za Salibę Bella Kocap, jeśli te zmiany w ogóle się jeszcze dokonają, a mam nadzieję, że tak. Dobra, dokonują się, więc jeszcze trochę świeżości na koniec.
I co? Koniec spotkania? Nie, jeszcze sędzia im daje szansę, nam już pewnie nie da. Więc niestety remisujemy w tym meczu, który uważam, że spokojnie byliśmy w stanie wygrać. Nie wykorzystywaliśmy okazji, licznych okazji, które mieliśmy, no i przez to tylko remis. Szkoda, liczyłem na coś więcej, no ale też dobrą wiadomością jest to, że nie przegrywamy. Graliśmy jednak ze zdecydowanym liderem tabeli i to był ich pierwszy mecz w tym sezonie, którego nie wygrali, więc i tak swoje tutaj zrobiliśmy. No a teraz przechodzimy do meczu z belgijskim zespołem w ramach Ligi Mistrzów. Zespół bardzo zadowolony, więc nie ma sensu chyba brać udziału w konferencji. Tak więc przechodzimy od razu do spotkania. No i tutaj zastanawiam się, czy właśnie w tym meczu nie dać szansę Malinowskiemu. Co prawda ma minusa, ale dajmy mu szansę. Obiecałem, że chociaż jedną jakąś szansę tutaj dostanie. Chciałbym, żeby Ter Stegen był na ławce mimo wszystko. No zobaczymy. Zaufamy mu i mam nadzieję, że to się opłaci. Natomiast opaska kapitańska na pewno trafi w tym momencie do kogoś innego. I myślę, że wicekapitanem w tym momencie powinien być Anning, bo to jest piłkarz, który jest z nami chyba, no nie wiem czy najdłużej, ale bardzo długo, oczywiście nie licząc wychowanków. To jest zakup, którego dokonaliśmy bardzo dawno temu. On się u nas niesamowicie rozwinął. Gdy go kupowaliśmy, no to byliśmy chyba w drugiej Bundeslidze i on miał wtedy ocenę 70, jeśli dobrze kojarzę. To jest też bardzo lojalny piłkarz, który odrzucił propozycje, które my akceptowaliśmy od wielu dobrych klubów i postanawiał zawsze zostać. Więc myślę, że on w tym momencie jest takim zdecydowanym wicekapitanem po Ter Stegenie. I tak to powinno właśnie wyglądać. Dobra, więc zostawiamy resztę tak jak jest. Szansę dostaje Malinowski, mam nadzieję, że ją wykorzysta i przede wszystkim, że my pokonamy ten zespół, który nie powinien stanowić dla nas jakiegoś większego problemu. Czy to wygramy? Tak jak się spodziewam? Tak jest. Skromnie, Tomasz strzela jedną bramkę, wygrywamy 1-0, no ale jest czyste konto w wykonaniu Malinowskiego. Gratulacje, wykorzystał swoją szansę naprawdę dobrze. Dostał ocenę 8,5. Bardzo dobre spotkanie. Naprawdę, wysokie oceny w ogóle naszych piłkarzy. W defensywie również wyglądało to dobrze, więc myślę, że możemy być naprawdę zadowoleni i chętnie też sprawdzę, jak w tym momencie prezentuje się sytuacja właśnie w tabeli, w grupie, której B. Więc tak, jesteśmy na miejscu drugim, mamy 6 punktów, no i wygląda to całkiem przyzwoicie. Jesteśmy tutaj na półmetku, mam nadzieję, że spokojnie to top 2 utrzymamy. Więc tak, przechodzimy sobie jeszcze do wiadomości, bo widzimy, że coś tutaj mamy. Dogadane wypożyczenie Bernala, krótki okres do PSG, super. Więc jeśli się dogadają, to ja jestem z tego wypożyczenia bardzo zadowolony. Dziękuję Wawrzyniak za liczne szanse gry, dobrze się spisujesz. No i przechodzimy sobie dalej. Przed nami wyjazdowe starcie z Mainz 05, zespołem, który jest praktycznie na dnie tabeli. Więc no tutaj również liczę na dobre spotkanie. No i jakbyśmy chcieli tą drużynę poukładać? Lekko zmęczony Lukeba, więc Bella Kotchap dostanie szansę. Militao lekko zmęczony, więc Dumfries. Maier również troszeczkę zmęczony, tutaj dostanie szansę. Bąk, tylko pytanie, czy Maier, czy Wawrzyniak jest bardziej zmęczony? Tutaj 91 to zmęczenie, a tutaj też 91. Więc wiecie co? Za Wawrzyniaka w takim razie dostanie szansę Bąk. I chyba takim składem sobie na ten mecz wyjdziemy. Więc mam nadzieję, że z taką drużyną bez problemu zwyciężymy. Ostatnio dobra passa i wygrywamy, choć znowu nie jakoś spektakularnie. Dumfries i Militao chyba po raz pierwszy strzela dla nas bramkę. Ter Stegen ocenę dostaje całkiem przyzwoitą, ale dużo gorszą od Malinowskiego, więc to mnie przekonuje, żeby może w najbliższym czasie znowu Malinowskiemu dać szansę. No ale zobaczymy. Natomiast na razie zerkamy sobie jeszcze na tabelę ligową, bo chcę zobaczyć, jak to tam dokładnie wygląda. Jesteśmy oczywiście wciąż na miejscu drugim, no a Borussia znowu kolejne swoje spotkanie wygrała. Tylko z nami ten jeden remis. Więc ciężko, mimo że my mamy dobrą formę, to jednak trafiliśmy na wybitną formę Borussii. To sprawia, że no nie jest nam lekko. No a teraz gramy z Darmstadt spotkanie w ramach pokalu, czyli Pucharu Niemiec. Wiemy, jak ostatnio się to skończyło, gdy robiliśmy sobie spotkanie z bardzo słabym zespołem na szybkiej symulacji i niestety skończyło się to porażką. Natomiast mam nadzieję, że teraz będzie inaczej, bo nie chcę tego Pucharu Niemiec zaczynać od razu od rozbudowanej symulacji. Myślę, że to sobie zrobimy od kolejnych spotkań, od 1/8 finału chociażby. No ale teraz powinniśmy to wygrać. Derrida dostanie szansę na lewym skrzydle.
bo o to prosił. Tutaj za lekko zmęczonego Mirettiego Pellegrini. Kamavinga zejdzie niżej za Aslaniego, a tutaj zagra sobie Lemar. Saliba lekko zmęczony, więc Bella Kotschap. I za Aninga no, chciał zagrać Dumfries. Tylko, że Dumfries, czy on może zagrać? Gdzie my go w ogóle mamy? Tutaj, dobra. Myślę, że mógłby zagrać. Chociaż on ma lepszą prawą nogę, ta słabsza ma tylko 3 gwiazdki, ale mam nadzieję, że mimo wszystko jakoś tam sobie poradzi. Więc tak to ustawiamy. No i myślę, że tutaj możemy też zaufać Malinowskiemu. To nie jest spotkanie o jakąś wielką stawkę w sumie, jakby nie patrzeć, bo ten Puchar Niemiec też nie jest jakimś naszym wielkim priorytetem. Myślę, że Malinowski sobie poradzi, więc takim składem, trochę mieszanym, wychodzimy na ten mecz, tylko jeszcze opaska kapitańska. No właśnie, do kogo ma trafić, skoro w wyjściowym składzie nie ma kapitana i wicekapitana, to musimy się zastanowić, kto jest naszym trzecim wyborem. I myślę, że tym trzecim wyborem mógłby być Tomas, nasz wychowanek, który od dawna tutaj już gra. Dobrze zna nasz zespół, gra praktycznie w każdym meczu, więc niech do niego trafi ta opaska kapitańska. Widzimy, że Graf, nasz były piłkarz, jest tutaj w składzie jako pomocnik ofensywny. No ale cóż, myślę, że jego zespół, no mimo wszystko, no nie poradzi sobie z jakością, jaką my tutaj za chwilę zaprezentujemy. No i oby tak było. Szybka symulacja i w tym meczu wygrywamy 3-1. Super. Pellegrini strzela 2 bramki, Bong strzela 1 w 87 minucie, stawiając kropkę nad i. No i super. Malinowski niestety wpuszcza 1 bramkę, ocena 7-2 przyzwoita. Poradził sobie, no to jest najważniejsze, że cała drużyna dała radę i jesteśmy w kolejnej fazie Pucharu Niemiec. I od kolejnej fazy już nie będziemy ryzykować, będziemy sobie już robić symulacje rozbudowane. Okej, nie zamartwiaj się, Dumfries. I lecimy dalej. Teraz mamy spotkanie z Arminią. Zobaczymy, jak sobie Arminia radzi w tym sezonie, która jest w tabeli. Tutaj mamy wypożyczenie Bernala do PSG na pół roku, które dokona się już niedługo, bo do tego zimowego okienka już się tak naprawdę powoli zbliżamy. Ale na razie skupiamy się na tym, co tu i teraz. 8. miejsce Arminia zajmuje, więc całkiem wysokie. No ale mam nadzieję, że mimo wszystko sobie spokojnie poradzimy. Odrobina zmęczenia w naszych szeregach jest. Więc tak, za Lukebę może niech tutaj wejdzie Martel, Dumfries jak tam. Jest dobrze z kondycją. Dobra, więc takim składem sobie wyjdziemy. Ewentualnie za Wawrzyniaka jeszcze Bong, który jest w pełni wypoczęty. Więc 3 drobne zmiany. Mam nadzieję, że sobie damy radę bez problemu. Tym bardziej, że w Arminii widzimy troszkę zmęczenia w ich szeregach. Więc szybka symulacja i z Arminią u siebie tylko remis. Mimo, że statystyki dużo lepsze po naszej stronie. Tomas strzela. No ale niestety nie udało nam się tutaj wygrać. No to jest bardzo zła wiadomość, bo ogólnie forma naszej drużyny uważam, że jest naprawdę wysoka. Natomiast to, co robi ta Borussia, no to sprawia, że my musimy być nawet lepsi niż bardzo dobrzy. Po prostu musimy się wznieść na maksimum naszych umiejętności. Widzimy, że Borussia jeszcze 10. kolejki nie zagrała. Mam nadzieję, że tym razem nie uda im się wygrać, bo to już jest przesada, co oni robią, naprawdę. Mamy sporo wiadomości, zobaczmy. To nas nie interesuje za bardzo. Przełożone spotkanie, okej, i nagroda z turnieju, taka no symboliczna dla nas w tym momencie tak naprawdę. Dobra, przechodzimy dalej i gramy u siebie w Lidze Mistrzów z najsłabszym, przynajmniej na papierze, najsłabszym zespołem naszej tutaj grupy. I jak my byśmy chcieli tutaj zagrać? Zastanówmy się, Ter Stegen dostanie szansę, czy znowu zaufamy Malinowskiemu? Myślę, że możemy zaufać Malinowskiemu, bo i tak już niedługo Ter Stegen będzie grał w każdym meczu znowu, gdy Malinowski pójdzie na wypożyczenie. Więc zróbmy to w ten sposób. Reszta zespołu jest wypoczęta, więc to jest jedyna zmiana. Kapitan Anning w tym meczu. No i przechodzimy sobie do szybkiej symulacji. No mam nadzieję, że to będzie bezproblemowe zwycięstwo. Ale to jest kolejny remis. No cóż. Trochę jestem zawiedziony. Majer strzela i Aslani. Za chwilę zobaczymy, tym razem niska ocena Malinowskiego, więc następnym razem już na pewno zagra Ter Stegen. Zobaczmy, jak przedstawia się w tym momencie sytuacja w grupie. No widzimy, że po raz kolejny Borussia wygrała. No to jest niewiarygodny bilans, co oni tutaj robią. A my jesteśmy na miejscu drugim,
Ale niestety przez ten remis wciąż no, mamy pewne obawy o to, czy uda nam się utrzymać miejsce w top 2. Mam nadzieję, że tak, bo mimo wszystko wciąż jesteśmy blisko tego osiągnięcia. No ale na pewno nie będzie łatwo. Gramy teraz z Bayernem Monachium, który jest dopiero 6 w tabeli. Zaryzykowałbym i zrobiłbym tutaj szybką symulację. Wiem, że to jest trochę ryzykowne, ale mam nadzieję, że się uda, bo forma naszych zawodników nie jest zła. Weźmiemy sobie jeszcze udział w konferencji. No i gramy z bardzo mocnym zespołem, ale mimo wszystko liczę na zwycięstwo. Czy macie dość jakości, żeby wrócić do gry? Zdecydowanie tak. No i zespół już jest bardzo zadowolony po tej odpowiedzi. Macie nadzieję przedłużyć serię meczów bez porażki? Nie bez powodu nie przegraliśmy. Okej, drużyna zadowolona. No i pytanie numer 3. Jak podejdziecie do najbliższego meczu? Oczywiście koncentracja na dobrym występie przede wszystkim. No i mam nadzieję, że rzeczywiście tą koncentrację uda nam się utrzymać i że to spotkanie wygramy. W obliczu fantastycznej formy Borussii naprawdę takie mecze trzeba wygrywać. Dużo zmęczenia w szeregach Bayernu, a w naszych szeregach tego zmęczenia nie ma w ogóle. Więc mam nadzieję, że sprostamy wyzwaniu. Żadnych zmian. To jest nasz najmocniejszy skład. Sharpnessy są bardzo dobre. Wszyscy wypoczęci. Nie mamy w ogóle możliwości, żeby wyjść jakkolwiek lepszym składem naszą drużyną. Więc liczę na to, że to wystarczy. No jednak mamy tutaj aż 5 zawodników z oceną 90-punktową. To jest skład naprawdę wybitnie mocny. Czy ten skład sobie poradzi z Bayernem na wyjeździe? No nie radzi sobie. Majer nie strzela karnego, Tomasz strzela bramkę, ale nie udało nam się do końca dowieść zwycięstwa. No i tylko remis. Zawód duży. Naprawdę duży. Bo to jest kolejne spotkanie, gdzie tracimy punkty, a my nie możemy sobie na to pozwalać, jeśli chcemy wygrać Bundesligę. Mnóstwo zawodników naszych, widzimy, ma powołania do reprezentacji. A Borussia znowu wygrała. Nie, no to jest jakiś kosmos po prostu, co oni robią. Ten jeden remis był z nami. A poza tym oni wygrywają wszystko jak leci. Przecież to jest... No brak słów, naprawdę. Trafiliśmy fatalnie w tym sezonie, bo nasza forma jest serio dobra. W poprzednich sezonach, po takich meczach, myślę, że byśmy byli spokojnie liderami. No a teraz za tą Borussią jesteśmy, bo oni grają na jakimś kosmicznym poziomie. Dobra, znowu ciężkie spotkanie przed nami i znowu chciałbym naszej drużynie zaufać. Mimo wszystko z Bayernem to był dobry mecz, statystyki były świetne i mam nadzieję, że tym razem te statystyki przełożą się też na zwycięstwo w meczu z RB Lipsk. Drużyna trudna, nawet wyżej plasująca się w tabeli od Bayernu, no ale my mamy fantastyczny zespół, który wygrywa. W końcu Miretti z czerwoną kartką od 31 minuty, a mimo wszystko wygraliśmy. Strzela bąk w 81 minucie wchodząc z ławki, więc brawo. Dał nam zwycięstwo, zasługuje na szczególną pochwałę, a Ter Stegen wysoka ocena, tym razem czyste konto, super. Tutaj naprawdę mamy powody do zadowolenia. No może poza tym Miretti, który no niestety tutaj nam troszkę podparł tą czerwoną kartką. Zerkamy jeszcze na sytuację w tabeli w tym momencie, jeśli chodzi o Bundesligę. Jak tam Borussia? Nie zagrała jeszcze 12 kolejki, okej. No tracimy dużo punktów do nich, ale na razie nic na to nie poradzimy. Natomiast przed nami starcie w ramach Ligi Mistrzów wyjazdowe z Atletico. To nie będzie łatwy mecz. Bierzemy udział w konferencji. Tym meczem zakończymy sobie też dzisiejszy odcinek. Następny zaczniemy od bardzo ważnego meczu w ramach Pucharu Niemiec i zrobimy sobie rozbudowaną symulację. Będzie też ostatnia kolejka właśnie fazy grupowej Ligi Mistrzów w kolejnym odcinku. Natomiast dzisiaj ta przedostatnia kolejka, która też jest bardzo ważna, bo jeśli tutaj stracimy punkty, no to jeszcze będzie nerwowo w końcówce, ale jeśli to wygramy, to możemy być już raczej bardzo spokojni o wyjście z grupy i grę w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Znowu nasz najmocniejszy skład, znowu wypoczęty, więc chyba nie ma na co czekać. Przechodzimy do szybkiej symulacji. U siebie niestety przegraliśmy 2-1 z Atletico Madryt, a na wyjeździe na ich stadionie również przegrywamy. No coś, nie mamy patentu na Atletico Madryt. Ewidentnie jest to klub, który sobie z nami bardzo tutaj sprawnie poczyna. Bardzo kiepskie również oceny naszego zespołu, choć składem tutaj wyszliśmy na nich przepotężnym. No ale tym razem to niestety nie wystarczyło. Szkoda. No i przede wszystkim, jak wygląda w tym momencie sytuacja w tabeli? Champions League i jesteśmy na miejscu drugim. To są 3 punkty przewagi nad tym belgijskim zespołem.
i bilans bramkowy też jest ok. Więc wydaje się, że powinniśmy raczej bez problemu wyjść z tego drugiego miejsca. No ale dobrze by było wygrać też to ostatnie spotkanie. I tutaj przepraszam, bo chyba się pomyliłem. Mówiłem o tym, że zaczniemy kolejny odcinek od spotkania w ramach Pucharu Niemiec. Ale widzę, że ten mecz z Hertą to nie będzie pucharowy. Coś źle spojrzałem. To będzie chyba zwykłe ligowe spotkanie. Tak jest. Puchar wróci dopiero za jakiś czas. Ale chyba jeszcze nie jest rozlosowany, bo na razie nie widzę w ogóle spotkań pucharowych przed nami. Dobra, więc zaczniemy sobie mecz od 1 grudnia, od spotkania z Hertą. Berlin, a jednak dobra, jest pucharowe starcie z Werder Bremą. Po prostu to nie było wyróżnione jakimkolwiek kolorem i nie rzuciło mi się to w oczy z tego powodu. No i będziemy mieć też ostatnie starcie, tak jak już mówiłem, w fazie grupowej Ligi Mistrzów i być może zaczniemy już fazę pucharową, chociaż ona się dopiero zacznie w lutym, więc no nie jestem pewny, czy do tego momentu dojdziemy. Zerknijmy jeszcze na czat, bo mamy wiadomość. Chcę grać częściej Dumfries, nadal masz miejsce w składzie. I sobie przesymulujmy jeszcze tylko te 2 dni do 1 grudnia. Wiadomości już żadne nie przyszły. Jesteśmy w tym momencie na miejscu trzecim przez to, że Leverkusen ma o jedno spotkanie więcej. Borussia w końcu czegoś nie wygrała, bo w 12 kolejce widzimy, że mieli remis. No ale to wciąż jest 7 punktów straty do Borussii, więc bardzo ciężki będzie ten sezon dla nas, jeśli chodzi o starcia właśnie z Borussią, ale nie poddajemy się, jeszcze ponad połowa sezonu przed nami, więc na spokojnie możemy tutaj jeszcze odwrócić te nasze losy, że tak powiem. No a czy to się uda? No to będziemy się przekonywać w następnych odcinkach. Za dzisiejszy już bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia w kolejnym.